punktu konstrukcyjnego, przypomnijmy, 120 metrów to ta pierwsza czerwona linia. Za moment zobaczymy, jaką odległość uzyskał Aleksiej Romaszą. 119 metrów, a więc metr przed punktem konstrukcyjnym. Najdłuższy skok jak na razie i oczywiście Aleksiej Romaszow będzie prowadził. To uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Soczi, mistrzostw świata ostatnich w Val di Fiemme, ale tam zajmował miejsca w piątej, w czwartej, w piątej dziesiątce. W ubiegły sezon zakończył na 68. miejscu w klasyfikacji generalnej. Oczywiście numer jeden teraz to Aleksiej Romaszow z ogromną przewagą 23,8 punktów nad Aleksandrem Szuwałowem. Anton Kaliniczenko, już 32 lata ma Rosjanin, który zaczynał występy w Pucharze Świata w 2000 roku, no ale między 2002 a 2012 była przerwa. W ogóle go nie oglądaliśmy w zawodach na arenie międzynarodowej. Tutaj na własnej skoczni w tym sezonie debiutuje w zawodach Pucharu Świata. No i też niezła odległość, podobnie jak przed momentem jego młodszy kolega z reprezentacji ląduje za 115 metrem. 117 to jest druga w tym momencie odległość pierwszej serii dzisiejszego konkursu. Wiatr około 6 metra na sekundę. Lądowanie było niezbyt ładne, jeszcze za chwilę to zobaczymy. A więc noty sędziowskie niewysokie. Będzie drugie miejsce. Powinno być. Tak, jest drugie dla Antona Kaliniczenki. Nie wiem, Marku, mówiliśmy, z jakimi numerami startują Polacy? Tak, mówiliśmy, na początku mówiliśmy, ale możemy przypomnieć. Z 11 Kubacki, z 18 Koc, z numerem 24 Murańka, z 27 Ziobro i 36 Żyła. A na rozbiegu najstarszy i chyba najbardziej doświadczony z grona rosyjskich skoczków Dima Wasiliew. Wracający, no i proszę, popisujący się naprawdę dobrym skokiem. Dmitrij Wasiliew wczoraj podczas kwalifikacji 125 metrów i 14 miejsce. 119,5 metra dzisiaj w serii próbnej, teraz 124 metry. Będzie miał odjętych 7,9 punktu za wiatr 0,8 metra na sekundę pod narty. No te od sędziów niskie, no to lądowanie było fatalne w wykonaniu Wasiliewa. Tutaj nie było mowy o telemarku. Po 16, 16,5, 17 punktów, 124 punkty na prowadzeniu. Będzie prowadził w tej chwili Dmitrij Wasiliew z przewagą 6,7 punktu nad Aleksiejem Romaszowem. Wspominaliśmy na początku transmisji, nie ma tutaj w Rosji czołowych Japończyków, nieobecny Kasai, nieobecny Ito, także Takeuchi, no i w reprezentacji 32-letni Yuta Watase. Ale słaby skok, a nawet 110 metrów nie osiągnął reprezentant Japonii. Taki wynik raczej nie daje szans na awans do drugiej rundy. Przekroczył 110, 112,5 metra, no ale to jest słaby rezultat. Wspominałeś, Marku, o tym, że nie ma tutaj Noriakiego Kasaiego. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Noriaki Kasai chyba zdradził poniekąd jedną z tajemnic swojego sukcesu. Otóż przyznam, że jest taka legenda w Japonii, mówiąca o tym, że on też żył w takim przeświadczeniu, że skoki narciarskie to była norweska kara śmierci humanitarna, która polegała na tym, no, że zawodnik, który był skazany na karę śmierci, jechał ze skoczni i jeżeli przeżył, no to jak gdyby darowano mu życie. Jeżeli nie przeżył, no to wiadomo, że kara była wykonana. Oczywiście, kiedy przyjechał, wszystko się wyjaśniło z zawody, rywalizacja sportowa, ale mówi, że tak, wierzy w to do tej pory i traktuje to jako taką właśnie egzekucję, dlatego jest maksymalnie skoncentrowany przed każdym skokiem. Norwescy dziennikarze natychmiast wyliczyli, że Noriaki Kasai przeżył tym samym już ponad 500 takich egzekucji. A tymczasem Łukasz Chlawa, pierwszy z reprezentantów Czech na naszych ekranach. Wczoraj 114,5 metra, zaledwie 31 miejsce w kwalifikacjach. Dzisiaj 114 metrów, teraz jeszcze słabiej, 110,5. Będzie miał odjętych dodatkowo 5,9 punktu. No i wydaje mi się, że piąte, szóste miejsce to jest to ta pozycja, na której wyląduje w tym momencie Łukasz Chlawa. Na piątym miejscu w tej chwili jest za Jutą Watase przed Aleksandrem Szuwałowem ze stratą aż 21,3 punktu do prowadzącego Dmitrija Wasiliewa. Kento Sakuyama to kolejny reprezentant Japonii, 24-letni skoczek z Nagano. Rzadko oglądamy go w zawodach Pucharu Świata, najczęściej wtedy, gdy Japończycy wystawiają grupę narodową, a więc w Sapporo. Ale tutaj nieźle skakał i wczoraj podczas kwalifikacji, dziś podczas serii próbnej, w której miał 124 metry, teraz ląduje w pobliżu punktu konstrukcyjnego, 119 metrów. Taka sama odległość, jaką wcześniej uzyskał Aleksiej Romaszow. Romaszow na razie na drugim miejscu za Wasiliewem z notą 102,1 punktu.
Za chwilę poznamy notę dla reprezentanta Japonii. Za wiatro odjęte 5,9 punktu. Powinien być przed Romaszowem, ponieważ Rosjanin miał więcej tych punktów za wiatro odjętych. Tak, Kento Sakuyama na drugim miejscu, a więc Wasiliew, Sakuyama, Romaszow to czołowa trójka. A za moment 10 numer startowy i Daniele Varesco, reprezentant Włoch, 19-latek. Głównie zawodnik startujący w rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym. Troszeczkę błąd po wyjściu z progu. Słabo wczoraj w kwalifikacjach, również dzisiaj w serii próbnej. Wczoraj 114,5, dzisiaj 108,5, teraz 103,5 metra, więc najsłabszy skok. Ten błąd po wyjściu z progu, bardzo niskie noty od sędziów i w drugiej serii reprezentanta Włoch oglądać nie będziemy. Dmitrij Wasiliew przodujący na razie, na drugim miejscu ze stratą 5 punktów Kento Sakuyama, na miejscu trzecim 6,7 punktu za liderem Aleksiej Romaszow, a Daniele Varesco wydaje mi się, że na 8., 9. miejscu. Jest 8. No i za chwilę pierwszy z reprezentantów Polski, Dawid Kubacki, jeszcze bez punktów Pucharu Świata w tym sezonie. Wczoraj 3. miejsce w kwalifikacjach, skoczył 126 metrów, dziś w serii próbnej 121,5 metra. No czas na pierwsze punkty Pucharu Świata w tym sezonie. No nie jest to niestety zbyt dobry występ Dawida Kubackiego, który no potrafi nieźle zaprezentować się podczas treningów, serii próbnych, kwalifikacji, ale gdy przychodzi do zawodów, to no ta forma gdzieś ucieka. Tylko 117,5 metra odległość uzyskana przez reprezentanta Polski. No wiatr niewielki, około 0,4 metra na sekundę pod narty, będzie miał mało odjętych punktów. Noty od sędziów 17,5 punktu, będzie w czołowej trójce, tak mi się wydaje. Jest na trzecim miejscu Dawid Kubacki. Wczoraj 126 metrów, trzeci w kwalifikacjach, dzisiaj 121,5. W serii próbnej spodziewaliśmy się, że w serii konkursowej będzie to najlepszy skok. Tymczasem był to skok najsłabszy. Federico Checon, syn Roberto Checona, byłego świetnego skoczka włoskiego, który 17-krotnie stawał na podium zawodów Pucharu Świata. No jeszcze sporo brakuje 20-latkowi do wyczynu ojca, a tymczasem Federico Checon, który wczoraj także męczył się, 110,5 metra, 36 miejsce w kwalifikacjach, teraz 112,5, a więc to z tych oficjalnych jeden z jego lepszych skoków, jakie oddał na tym nowoczesnym obiekcie w Niżnym Tagile. Noty niskie, będzie miał odjętych 3,8 punktów, 112,5 metra, tyle Juta Watazy, który jest na 6. miejscu, i także na 6. miejsce skakuje Federico Checon. Za moment 13. numerem startowym Japończyk Kenshiro Ito. No, zawodnik, który w wieku 16 lat debiutował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Strynie w 2004. 7 razy startował w Mistrzostwach Świata Juniorów, zdobył tam jeden medal. W Pucharze Świata punktów, no jak na lekarstwo, ale też pojedyncze do tej pory starty w zawodach o kryształową kulę. 116,5 metra odległość uzyskana przez Japończyka. Metr bliżej od Dawida Kubackiego. Przypomnijmy, Polak na razie na 3. miejscu. No i za nim będzie oczywiście Japończyk, bo wylądował i metr bliżej, i ma więcej odjętych punktów za wiatr. Podobne noty od sędziów. W czołowej trójce zatem zmian nie będzie. Wasiliew, Sakuyama, Kubacki, a i to na miejscu 5. Ze stratą 8,7 punktu do prowadzącego Dmitrija Wasiliewa. Werner Schuster, a więc Karl Geiger, reprezentant Niemiec, 21-letni skoczek z Oberstdorfu. 2 sezony temu pojawił się 6 w Soczi, 20 w Oberstdorfie, 21 wtedy w Kłopio. Na 41 miejscu zakończył rywalizację w zawodach Pucharu Świata. To był wtedy jego debiutancki sezon. No a teraz Karl Geiger. Wczoraj 113,5 metra, dzisiaj 114 w serii próbnej. Myślę, że to będzie jego, no chciałem powiedzieć, zbliżony do tego najlepszego skoku. To jednak nie, 110,5 metra, minus 6,6 punktu dla Karla Geigera. Wczoraj Niemcy świętowali triumf Stefana Lei. Był to inauguracyjny konkurs Pucharu Kontynentalnego w norweskiej Renie. Rozpoczęły się te zawody. Wygrał wczoraj Stefan Leja przed André Forfangiem i Kilianem Pajerem ze Szwajcarii. Najlepszy z biało-czerwonych Stefan Hula był 7., Aleksander Zniszczoł 15., Krzysztof Miętus 30.
jest tylko trzech z sześciu biało-czerwonych wczoraj w Pucharze Kontynentalnym punktowało. Denis Korniłow, kolejny z Rosjan. W tym sezonie na razie bardzo słabo. Ani razu nie było go w 30. Jeśli przebrnął przez kwalifikacje, tak jak Klingenthal czy w Kusamo, to zawody kończył na pierwszej serii pod koniec piątej dziesiątki. Denis Korniłow. No, dzisiaj w serii próbnej ponad 120 metrów. Teraz punktu konstrukcyjnego nie przekroczył, ale jak widzieliśmy, lądował gdzieś w okolicach 115 metrów, 114,5 metra. No, ponieważ miał słabiuteńki wiatr, będzie miał tylko 0,1 punktu odjętą, co oznacza, że w sumie jego nota będzie dosyć wysoka. Wasiliew odjęte 7,9, 5,9 Sakuyama, Dawid Kubacki 3,8 za wiatr, no a Korniłow 1,1 i mimo, że odległość słabsza od tych najlepszych na razie, to jest Rosjanin na piątym miejscu. Shohei Tochimoto, 24-letni, 21 grudnia, a więc za 8 dni skończy 25 lat, zawodnik Sapporo. Dwukrotny wicemistrz świata juniorów z 2007 i z 2008 roku. Zapowiadało się wtedy wszystko dobrze, zapowiadało się pięknie, że będzie to jeden z pierwszoplanowych, głównych bohaterów rywalizacji Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tymczasem no nie do końca, jak sam życzyłby sobie tego Shohei Tochimoto, potoczyły się jego losy. W ubiegłym sezonie 79. miejsce, jedyne punkty, jakie zdobył w Sapporo. Dwa sezony temu zupełnie bez punktów w zawodach Pucharu Świata. Oczywiście ma medale Mistrzostwa Świata, czy głównie w konkursach drużynowych, kiedy to w Libercu i w Sapporo Japończycy stawali na najniższym stopniu podium. Teraz na piątym miejscu po skoku na odległość 116,5 metra, strata 7,4 punktu do Dmitrija Wasiliewa, który jest liderem. Przypomnijmy, Kento Sakuyama, Japończyk na miejscu drugim, Dawid Kubacki na miejscu trzecim. Po krótkiej przerwie Jakub Janda powraca do rywalizacji o punkty Pucharu Świata, no ale w tym sezonie jeszcze ich nie zdobył. Może tutaj, na rosyjskiej ziemi. Punktu konstrukcyjnego nie przekroczył. Niezadowolony z tego skoku Janda. Choć 118 metrów to jest niezła odległość. Pół metra dalej od Dawida Kubackiego będzie miał odjęte 3,8 punktu za wiatr. Tyle samo co reprezentant Polski. Noty podobne do naszego skoczka. 17,17,5 punktu. No, 0,9 zyskał za odległość Jakub Janda. No i może być przed Polakiem na trzecim miejscu? Nie. Jest na drugim miejscu, tak. Ja więc wyprzedza nawet Sakuyamę. Do Wasiliewa traci 4,2 punktu, Dawid Kubacki na miejscu czwarty. A tymczasem drugi z biało-czerwonych, Maciej Kot. Można powiedzieć, w poszukiwaniu dobrej formy. Zeszły sezon zdecydowanie lepszy. Początek miał Maciek. Lądował czy to w Klingenthal, czy Lillehammer w pierwszej dziesiątce. Teraz strasznie się męczy na początku. Jak sam mówi, no trzeba walczyć do końca, trzeba szukać, trzeba próbować. On właśnie szuka swojej formy, tej dobrej dyspozycji. 116 metrów Maćka Kota, 123 dzisiaj w serii próbnej. Wczoraj 119,5 podczas kwalifikacji, których zajął 18 miejsca, więc te 116 metrów będzie miał odjętych tylko 2 punkty. Wiatr 0,2 metra na sekundę. Noty od sędziów po 16. 1,16, 2 razy 17 i 2 razy 17,5 punktu i to 116 miejsce da mu no, piąte, dokładnie w połowie pierwszej dziesiątki. Za Dawidem Kubackim przed Aleksiejem Romaszowem w tym momencie jest Maciej Kot o 6,5 punktu za prowadzącym cały czas Dmitrijem Wasiliewem. Michał Maksimoczki, 21-letni reprezentant Rosji. Jedyne w tym sezonie punkty w ostatnim konkursie w Lillehammer na olimpijskiej skoczni, gdzie był 27. Nieźle skakał wczoraj podczas kwalifikacji, ale teraz skacze przeciętnie. Przeciętnie, żeby nie powiedzieć słabo, Maksimoczki. No, prawie nie było wiatru. 114 metrów to odległość, jaką uzyskuje Rosjanin. 0,4 punktu za wiatr dodane. Noty sędziowskie 17,5 punktu. Może być problem przy takiej odległości, aby awansować do 50. Dopiero 9. miejsce Maksimoczkina. Wasiliew, Janda, Sakuyama, pierwsza trójka, na czwartym miejscu Dawid Kubacki, na piątym Maciej Kot, a więc wysoko na razie biało-czerwoni, a tymczasem Iry Hazettinow, 23-letni kolejny z reprezentantów Rosji, łącznie 10 Rosjan będziemy oglądać podczas pierwszej serii konkursowej.
Kazetinow, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Soczi, 29 na dużym obiekcie, 36 na skoczni normalnej. Podczas rywalizacji w Lillehammer, a więc w ostatnim konkursie, zdobył swoje pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmuje 48 miejsce w klasyfikacji generalnej. Widzą Państwo, jak układa się w tej chwili wiatr. Troszeczkę za mocno wieje z tyłu skoczni w dolnej części ze skoku, stąd też zapalone czerwone światełko i reprezentant Rosji musi opuścić belkę startową. Wczoraj 114,5 metra Hazetinowa, 33 miejsce w kwalifikacjach, 120,5 dzisiaj w serii próbnej. No i będziemy czekać na jego kolejny skok. Liderem reprezentacji, którą prowadzi Matias Żupan, bez dwóch zdań jest Władysław Bojarincew. 125,5 metra wczoraj, szósty podczas kwalifikacji, zajmujący 26 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Świetnie skaczący Bojarincew. Będziemy oglądać go z 33 numerem startowym. Cały czas w tej dolnej części ze skoku. Tamten wiatr wieje troszeczkę za mocno. Przyjęty ten korytarz przez Mirana Tepesza, jak gdyby w trzech częściach, jak na trzy części dzielony jest zeskok, czyli próg, potem środkowa część zeskoku i dolna część. Tam przyjęte są odpowiednie korytarze. Jeżeli w którejś z tych części wiatr przekracza dopuszczalną normę, wówczas komputer nie pozwala, Miran Tepesz nie zapala zielonego światła dla skoczka. Na razie najdłuższy, najdalszy skok pierwszej serii konkursowej Dmitrij Wasiliew, 124 metry, jako jedyny przekroczył granicę 120 metra. Na drugim miejscu Jakub Janda, 118 metrów, strata 4,2 punktu do Wasiliewa. Na miejscu trzecim Kento Sakuyama, 119 metrów i 5 punktów. Faworyci marku dzisiejszego konkursu to, myślę, że Hajbek, który jest w dobrej formie, skacze równo i daleko, również tutaj w Niżnym Tagile. Gregor Schlierenzauer, który także jako jeden z dwóch tylko skoczków dzisiaj w serii próbnej pokonał granicę 130 metra. Rune Welta, 133 metry, wczoraj siódmy w kwalifikacjach, a więc równo daleko. No, ciekawie się to wszystko tutaj zapowiada. Rywalizacja tych najlepszych będzie niewątpliwie bardzo zacięta. Tutaj widzą Państwo, to jest ta skrajna prawa skocznia, największa. I tak w lewą stronę jest 90, 60 i tam jeszcze z lewej strony, czego już nie obejmuje w tym momencie kamera, jest skocznia 40-metrowa. A więc wydłużona w tej chwili belka startowa z 10 na 11. Będzie miał odjętych 5 punktów na starcie i Ilmrich Hazetinow. Przed punktem konstrukcyjnym na skoczni na Długiej Górze wylądował reprezentant Rosji. 118,5 metra, będzie miał odjętych 7,8 punktu, 5 za wydłużony rozbieg oraz 2,8 za wiatr. 118,5 metra, no, powinno dać mu to miejsce, myślę, od 5 w górę. Myślę, że Dawid Kubacki i Maciej Kot pozostaną na 4., 5 miejscu. No to od sędziów po 17,5 punktu, na 7, tak, na 7 miejscu w tej chwili Ilmrich Hazetinow. Za chwilę powinniśmy oglądać 20-letniego Norwega. Daniel André Tande, już Państwo widzą, rozpoczyna najazd na próg. Jedyne punkty Pucharu Świata zdobył w Lillehammer. Zajął tam 25 miejsce. No, około 115 metrów z tego wydłużonego rozbiegu. Przypomnijmy, od Hazetinowa 11 belka startowa. 117,5 metra uzyskuje reprezentant Norwegii. Taka sama odległość wcześniej osiągnięta przez Dawida Kubackiego, ale z 10 belki startowej, pamiętajmy. No, wiatr taki niezbyt duży. Noty sędziowskie 17, 17,5 punktu. Oczywiście punkty odjęte za wydłużony rozbieg, a więc w sumie mamy 5 punktów odjętych, ponieważ za wiatr miał 0. Na 7 miejscu reprezentant Norwegii, a Dmitrij Wasiliew jest już w serii finałowej w 30. Tak, Wasiliew pierwszym, który się zakwalifikował, Jakub Janda, który jest na drugim miejscu, pierwszy oczekujący, a na rozbiegu Sami Niemi. 23-letni reprezentant Finlandii, mieszkaniec Rovaniemi, w okolicach punktu konstrukcyjnego lądował Finn, który rozpoczął ten sezon od 24 miejsca w Klingenthal i to jego jedyne punkty, jakie w tym sezonie
złapał, łącznie sześciokrotnie wskakiwał do finałowej trzydziestki. 119 metrów, 5 punktów za rozbieg wydłużony, 5,9 za wiatr, a więc 10,9 punktu dość dużo będzie miał odjętych sami niemi. 119 metrów, odległość taka, jaką uzyskał Kento Sakuyama, będący na trzecim miejscu, ale sami niemi będzie dużo, dużo niżej, bowiem dopiero na 13 miejscu. A więc strata 9,5 punktu do prowadzącego Dmitrija Wasilewa, a Jakub Janda w tym momencie awansował do serii finałowej. Juri Tepesz, 31 w Kusamo, 31 wcześniej w Klingenthal, raz zdobywał punkty. W Lillehammer 23 miejsce, dziś w serii próbnej 123,5 metra Słoweńca. No teraz punktu konstrukcyjnego nie przekroczył, jak widzieliśmy, no ale niezły rezultat, biorąc pod uwagę to, co do tej pory prezentują nam zawodnicy. Dużo lepiej skakali w serii próbnej, tam było około 30 skoków powyżej punktu konstrukcyjnego. Tutaj na razie mamy tylko jeden prowadzącego, Dmitrija Wasilewa, który przypomnijmy skoczył 124 metry. Teraz Słoweniec 118 metrów. Trochę zmieniły się warunki, wiatr znacznie słabszy, wiejący pod narty, ale z niewielką prędkością. No i w efekcie Juri Tepesz na szóstym miejscu. Za moment trzeci z biało-czerwonych, Klemens Murańka. Wczoraj 16 miejsce, 121 metrów w kwalifikacjach. Dzisiaj 111 metrów podczas serii treningowej, podczas serii próbnej. Albo on, albo Dawid Kubacki na pewno będzie w finale, ponieważ Kubacki jest pierwszy na liście oczekujących. No i ciekawe, czy on, czy Dawid Kubacki, bardzo blisko, myślę, awansu do finałowej trzydziestki Klemens Murańka. Jeżeli nie udało mu się teraz, to może za chwilę. 118 metrów, odjętych będzie miał łącznie 8,5 punktu. Noty od sędziów 4 razy 17,5, 1 17. Jedyne punkty w tym sezonie Klemensa, 21 miejsce podczas pierwszego konkursu w Lillehammer. Jest, no to Dawid Kubacki awansuje, bo on oczywiście będzie niżej w klasyfikacji. No Dawid Kubacki 117,5, miał odjętych 3,8 punktu, tylko tak, więcej punktów ma odjętych Klemens, jest dopiero na 13 miejscu w tej chwili. Klemens Murańka ze stratą 8,4 punktu do prowadzącego Dmitrija Wasilewa. Dawid Kubacki jest już w finale. A pierwszy na liście oczekujących Maciej Kot. My tymczasem popatrzmy na skok Joachima Hauera, reprezentanta Norwegii. Ale to jest przeciętny występ zawodnika, który właściwie w tym sezonie zaczyna swoje skakanie w Pucharze Świata i już był w 30 w Kusamo i w Lillehammer. Teraz 114 metrów to odległość, jaką uzyskuje Norweg. Będzie miał odjęte 5,4 punktu, a więc będzie za Maćkiem Kotem, czyli Maciek będzie kolejnym zawodnikiem, czyli drugim z Polaków, który awansuje do serii finałowej. Tak. Hauer na miejscu 17. No a Klemens Murańka będzie musiał czekać, jest bodajże ósmym w tej chwili oczekującym w kolejce na awans. Może być ciężko, no ale poczekajmy. Za moment Nate Desman, reprezentant Słowenii. 20 miejsce w Lillehammer, na 37 jest w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wczoraj 123 metry, 8 miejsce w kwalifikacjach. Jest w stanie skoczyć tutaj dobrze i daleko Nate Desman. Troszeczkę zabrakło tej odległości. Niska trajektoria lotu Słoweńca. Będzie miał łącznie odjętych 9 punktów, 117,5 metra. No i także to miejsce w pierwszej dziesiątce w tym momencie raczej zagrożone, co oznacza, że Juri Tepesz zakwalifikował się chyba w tym momencie do serii finałowej. Jest 1,18. W ocenie skoku Nate'a Desmana, ktoś też dał tą osiemnastkę. Sędzia na trzecim stanowisku, Rudiger Münch, sędzia niemiecki. Na 12 miejscu w tej chwili jest Nate Desman. A więc jego rodak Juri Tepesz awansował do serii finałowej, a my popatrzmy na kolejnego reprezentanta Polski, Jan Ziobro. W serii próbnej 115 metrów, niezbyt dobry występ, no ale przypomnijmy, w pierwszym konkursie na olimpijskiej skoczni w Lillehammer, pierwsze w tym sezonie punkty, 19 miejsce. Teraz
To nie był wystrzałowy skok reprezentanta Polski, 119,5 metra, no ale odległość przyzwoita. Teraz istotne, ile punktów będzie miał odjętych. Za Belkę 5, tak jak wszyscy, za Wiatr 4,4, a więc 9,4 w sumie. Tyle będzie miał odjęte reprezentant Polski przy odległości 119,5 metra, no to gdzieś połowa drugiej dziesiątki, tak sądzę. Na dwoje babka wróżyła, można powiedzieć, ale 11 miejsce. Na początku drugiej dziesiątki, 11. 11 jest Jan Ziobro, Klemens Murańka spada w tym momencie na miejsce 15. Janek Ziobro jest czwartym oczekującym w kolejce na awans. 28 numer startowy pierwszej serii konkursowej należy do Andreasa Wanka, 26-letniego skoczka. W tym sezonie 23 w Kusamo, 26 to były jego najlepsze starty w tym sezonie. Teraz problemy przy lądowaniu, ale myślę niezła odległość. Poza punkt konstrukcyjny będzie drugim ze skoczków, który przekroczył 120 metr, dokładnie 121 metrów, a więc metr dalej niż punkt konstrukcyjny skoczni w Niżnym Tagile. Będzie miał odjętych łącznie 7,8 punktu. Noty od sędziów 3,16,5, 2,17 to efekt tego błędu przy lądowaniu. Widzą Państwo, zachwiany dość mocno to lądowanie u Andreasa Wanka, ale odległość dobra, 121 metrów i powinno dać mu to miejsce z przodu na trzecim. Jest na trzecim miejscu Andreas Wank w tym momencie, a więc wyprzedza Kento Sakuyamę, jest za Jakubem Jandą. Dawid Kubacki spada na miejsce piąte, Maciej Kot na miejscu szóstym. Młodziutki 18-letni Słoweniec Anzel Aniszek na Państwa ekranach po upadku w Kusamo, po przerwie, po zabiegu nadgarstka powraca do skakania. No i skoczył nieźle, lądowanie odrobinę zachwiane, ale odległość 117,5 metra. Ale 117,5 metra to jest bez rewelacji odjęte 7,4 punktu, biorąc łącznie Wiatr i Belkę startową. No, może gdzieś być na granicy awansu albo jednym z pierwszych miejsc na liście oczekujących Anzę Laniszek po tym skoku. No trzeba przyznać, że otwarcie, że ciężko tak naprawdę jest na 19 miejscu dopiero w tym momencie Anzel Laniszek, by szacować miejsce skoczka względem jego odległości. W tej chwili te punkty odjęte za wydłużony rozbieg, punkty odjęte za wiatr, do tego oczywiście jeszcze punkty dodawane przez sędziów za styl, to wszystko troszeczkę wypacza jak gdyby obraz tej rywalizacji. Dopiero po przeliczeniu czekamy i patrzymy na odległość. A tymczasem Ville Larinto, pamiętamy 2011 rok, ten sezon, kiedy tak pięknie, tak daleko skakał Ville Larinto. Myślę, że jest to skok, który da mu kwalifikację do serii finałowej. Widzieli Państwo, lądował za tę niebieską, komputerowo wyrysowaną linię 118,5 metra, ale odjętych aż 10,3 punktu. Noty wysokie od sędziów po 17,5. Patrząc na te noty, które uzyskiwali do tej pory zawodnicy, nie będę spekulował, na którym miejscu w tym momencie może być Ville Larinto. Poczekajmy, jaki wynik wyrzuci nam komputer. 5 razy stał na podium zawodów Pucharu Świata Ville Larinto. Dopiero 18. A więc Ilmir Hazetdinov w tym momencie awansował do serii finałowej. Jan Ziobro drugi na liście oczekujących. Klemens Murańka jest szósty w tej chwili na liście oczekujących. A my mamy sytuację po skokach 30 zawodników, czyli czołowa dziesiątka. Widzimy tutaj egzekwo na siódmym miejscu Maciek Kot z Jurijem Tepeszem, Juri Tepesz z Romaszowem i Daniel Andetande z Hazetdinovem. Ta czołowa dziesiątka już zapewniła sobie awans do serii finałowej. To Cimoto pierwszy na liście oczekujących, Ziobro drugi, Murańka na szóstym miejscu. Na ostatnim Wadim Szyszkin, no i przed nami ta najlepsza dwudziestka, która pojawiła się tutaj w Niżnym Tagile. Oto skok prowadzącego w konkursie Dmitrija Wasiliewa, 124 metry. Na razie najdłuższy skok. No i tylko poza nim Andreas Wank skoczył powyżej punktu konstrukcyjnego, 121 metrów na razie, więc poziom rywalizacji, długość skoków, no nieco rozczarowujące. Myślę, że warunki nie do końca pozwalają zawodnikom skakać daleko. Tu widać, że błyskawicznie obniżają trajektorię lotu i szybko lądują, to po pierwsze. Po drugie, chyba jednak ta 11 belka startowa, 10, od której w ogóle rozpoczęło jury, to troszeczkę
za nisko. No, oczekowalibyśmy tutaj skoków powyżej 130 metrów, tak jak było to choćby dzisiaj w serii próbnej. Michael Neumayer w serii próbnej skoczył 125 metrów, 35-letni niemiecki skoczek. Najlepszy w tym sezonie wynik to ostatni konkurs w Lillehammer, gdzie był 20. No i teraz mamy trzeci rezultat powyżej punktu konstrukcyjnego. Wasiliew, Wang i teraz Michael Neumayer, 125,5 metra, a zatem druga odległość. No ale będzie niżej klasyfikowany od Wasiliewa, tak mi się wydaje, ponieważ w sumie będzie miał odjętych 14,5 punktu za belkę i za wiatr. Wiatr około metra na sekundę pod narty. Oceny od sędziów jednomyślne, wszyscy dali po 17,5 punktu. Michael Neumayer będzie w serii finałowej, ale w tym momencie klasyfikowany za Wasiliewem na drugim miejscu. O 0,9 punktu przegrywa Niemiec z Rosjaninem. Dawid Kubacki, najlepszy z biało-czerwonych na miejscu szóstym, na miejscu siódmym Maciej Kot. Jan Ziobro cały czas czeka na kwalifikację do serii finałowej, jest drugim oczekującym, a to Matjaż Pungertar, reprezentant Słowenii, 24-letni skoczek. Wczoraj 124 metry, 13 kwalifikacjach, 125,5 dzisiaj podczas tej serii próbnej. Jest w stanie skoczyć tutaj daleko. No i proszę bardzo, jak ładnie poszybował Matjaż Pungertar. W tym sezonie 13 miejsce w Lillehammer to jego najlepszy wyczyn. 27 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jako pierwszy osiąga granicę 130 metra. Mówiliśmy o tym, że oczekujemy tak dalekich skoków. No i jako pierwszy tak daleko ląduje Matjaż Pungertar. Noty od sędziów bardzo wysokie. Będzie miał odjętych 14,9 punktu, ale noty po 18,5 od trzech sędziów, dwie osiemnastki. To oznacza, że wyprzedzi Dmitrija Wasiliewa Matjaż Pungertar. Jest Matjaż Pungertar na pierwszym miejscu o 9,3 punktu przed Dmitrijem Wasiliewem. 20-letni Rosjanin Władysław Bojarincew, dość nieoczekiwanie najlepszy z Rosjan w tym sezonie. 16 miejsce i 22 w Lillehammer, 27 w Kusamo. W pierwszym sezonie startu w Pucharze Świata Bojarincew prezentuje znakomitą formę. Teraz też dosyć dobra, bo to kolejny zawodnik, który skacze powyżej punktu konstrukcyjnego. W serii próbnej miał 122,5 metra. Teraz 125 metrów uzyskuje Władysław Bojarincew. Jak było z wiatrem, no podobnie jak podczas skoku Pungertara przed momentem. W sumie będzie miał odjęte 14,5 punktu. Niższe noty za styl od Słoweńca po 17,5, 17,1, 18. No ale będzie też dosyć wysoko w klasyfikacji. W czołowej piątce jest na czwartym miejscu Bojarincew, a więc mamy go także w rundzie finałowej. Dawid Kubacki miejsce ósme w tej chwili, Maciej Kot na miejscu dziewiątym, Jan Ziobro na miejscu piętnastym, Polak cały czas drugi oczekujący za Shohei Tochimoto do awansu do serii finałowej. Jarko Mette, zwycięzca wczorajszych kwalifikacji, 133 metry, dzisiaj bardzo słabo w serii próbnej, zaledwie 107,5 metry. Jeszcze nieustabilizowana forma u 19-letniego reprezentanta Finlandii. No, teraz nie będzie go z przodu, nie będzie w tym gronie Pungertar, Wasiliew, Neumayer, raczej gdzieś z tyłu Jarko Mette. Nie udało mu się powtórzyć takiego skoku jak wczoraj, 122 metry, odjętych będzie miał łącznie 6 punktów za wiatr i 5 punktów za wydłużony rozbieg, a więc aż 11 punktów. Zmieniły się te warunki. W tej chwili zawodnicy mają odejmowanych po 9,9 jak Pungertar, tak? 9,5 Neumayer, 9,5 Bojarincew za wiatr. Natomiast poprzednio bardzo, bardzo słabo wiało. Na piątym miejscu w tej chwili Jarko Mette za Bojarincewem przed Jakubem Jandą. To oznacza, że Dawid Kubacki spada na dziewiąte, Maciej Kot na dziesiąte miejsce. Jan Matura. Na razie 35 punktów zdobytych w dotychczasowych startach Pucharu Świata. 23 miejsce w klasyfikacji. Wczoraj drugi w kwalifikacjach za Jarko Mette, którego oglądaliśmy przed momentem. No i teraz podobny skok jak przed chwilą w wykonaniu zawodnika z Finlandii. Jan Matura powyżej punktu konstrukcyjnego oczywiście wylądował, 121,5 metra. Troszkę słabszy wiatr, 0,4 metra na sekundę. Niezłe noty sędziowskie, 2,17,5, 3,18 dla czeskiego skoczka. No, na pewno awansuje do rundy finałowej.
tym momencie klasyfikowany na czwartym miejscu Jan Matura. Ex aequo z Bojarincewem. Matiasz Pungertar, 130 metrów reprezentanta Słowenii, 9,3 punktu wyprzedza Dmitrija Wasiljewa, więc ta przewaga jest dość spora. Piotr Żyła, piąty z biało-czerwonych. 119,5 metra wczoraj, 20 miejsce w kwalifikacjach. 122,5 dzisiaj w serii próbnej. Najlepiej spisujący się w tym sezonie reprezentant polski podopieczny Łukasza Kruczka. Popatrzmy na skok Piotrka Żyły. No i można. Brawo. Dobry skok reprezentanta Polski. 5 punktów odjętych za wiatr, 5 punktów odjętych za wydłużony rozbieg, ale 125,5 metra, tyle ile będący na trzecim miejscu w tej chwili Neumayer. Neumayer miał odjętych 14,5 punktu, Żyła 10,9, noty od wszystkich sędziów po 18. Myślę, że powinien być Piotrek w pierwszej trójce. Matiasza Pungertara nie wyprzedził, no ale czy wyprzedził Dmitrija Wasiljewa? Dmitrij Wasiljew miał odjętych 7,9 punktu. No i jest Piotrek Żyła. Brawo, na drugim miejscu. Brawo. Za Matiaszem Pungertarem traci 5,1 punktu do lidera reprezentant Polski. A więc mamy w rundzie finałowej Dawida Kubackiego, Maćka Kota i Piotra Żyłę. Oczekują na ten awans Jan Ziobro i Klemens Murańka. Znacznie bliżej Ziobro, a my popatrzmy na skok Andrasa Kofflera. No trochę niespokojnie w locie Austriak. Próbował tam korygować pozycję, osiągnąć jak najlepszą odległość, ale skończyło się na słabym skoku znakomitego Austriaka. Tylko 115,5 metra. No, mimo że wiatr pod narty około metra na sekundę, dlatego też będzie miał odjętych dużo w sumie punktów, no ale ta odległość oznacza, że już za chwilę pierwszy na liście oczekujących będzie Jan Ziobro. No i tak patrzę, kto ewentualnie jeszcze na listę startową może zepsuć swój skok i spowodować, że właśnie Janek Ziobro wskoczy do serii finałowej. Wydaje mi się, że tym Marinus Kraus może być tym najsłabszym ogniwem w gronie tych zawodników, którzy pozostali jeszcze na górze. Kofler na pewno nie awansował do rundy finałowej. A 38 numer startowy należy do Rune Welty. Siódmy wczoraj w kwalifikacjach, 125,5 metra. Dzisiaj 133, najdłuższy skok tej serii próbnej. Popatrzmy na 25-letniego Norwega. No i tutaj już nie było tego błysku, jaki oglądaliśmy w serii próbnej. Nie było tak wysokiego lotu nad zeskokiem. Teraz zdecydowanie słabiej, 123 metry. 8,8 punktu powinien mieć odjętych Rune Welta, który w swojej karierze dwukrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Świata. W tym sezonie najlepszy jego start to drugi konkurs w Kusamo. Tam zajął 10 miejsce, a teraz na miejscu 5. Rune Welta za Neumayerem przed Janem Maturą. Matiasz Pungertar, Piotr Żyła, Dmitrij Wasiljew to pierwsza trójka. A za chwilę będziemy oglądać Roberta Krańca, byłego mistrza świata w lotach narciarskich, 33-letniego już Słoweńca. Najlepsze w tym sezonie występy ostatnio w Lillehammer, gdzie był 10 i 12. Robert Kraniec w serii próbnej, bardzo dobry wynik, 128 metrów. No, teraz bliżej ląduje Słoweniec. Powyżej punktu konstrukcyjnego, ale nieprzekroczone 125 metrów. Jak widzimy, 123,5 uzyskuje reprezentant Słowenii. Pół metra dalej niż przed momentem Welta, no ale będzie miał odrobinę więcej odjętych punktów. Oceny od sędziów 3,18, 2 po 17,5. Oczywiście wywalczył awans do rundy finałowej. W pierwszej trójce w tym momencie Robert Kraniec. Pungertar, Żyła, Kraniec, Wasiljew, Neumayer to czołowa piątka. 4,1 punktu za Piotrkiem Żyłą jest w tym momencie Robert Kraniec. Jernej Damian, przedostatni ze Słoweńców, którego będziemy oglądać w pierwszej serii konkursowej. Wczoraj czwarty w kwalifikacjach, 126 metrów, 123,5 w serii próbnej. Teraz wysoko przeszedł nad Bulą. No i od razu jest efekt na długości skoku. Bardzo ładnie, także wylądowany ten skok. Myślę, że powinny być wysokie noty od sędziów, 125 metrów. Jerneja Damiana, który w tym momencie zajmuje wysokie 15 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Od wszystkich sędziów po 18 punktów odjętych będzie miał 10 punktów za wiatr i wydłużony rozbieg. 125 minus 10, noty od sędziów wysokie, no będzie
wysoko do Jernej Damian. Czy wyprzedzi Piotrka Żyłę, czy też egzekwo? Egzekwo z Piotrkiem Żyłą na drugim miejscu. Matiasz Pungertar, 5,1 punktu tracą do niego Damian Żyła na czwartym miejscu Kraniec. Dawid Kubacki na miejscu 14, Maciej Kot 15. Marinus Kraus, 23-letni reprezentant Niemiec. Spodziewałeś się, że może być słabym ogniwem, tymczasem on się okazuje bardzo dobrym ogniwem, bo to jest jeden z lepszych skoków, wprawdzie lądowanie mocno zachwiane. Pewnie obniżą sędziowie oceny, ale 130 metrów to jest tak samo daleko, jak skakał już Pungertar, a więc w tej pierwszej serii konkursu dzisiejszego najdłuższy skok. Uciekała lewa narta, miał problemy z lądowaniem. Sędziowie oceniają ten skok mimo wszystko dość wysoko, od 17,5 do 18 punktów. 10,7 odjętych za wiatr, jak widzimy, i za belkę startową, ale jest liderem Marinus Kraus. No, przyznam się szczerze, że jestem zaskoczony troszeczkę, bowiem nie spisywał się do tej pory najlepiej na tej skoczni. Wczoraj w kwalifikacjach 119,5 metra, dzisiaj w serii próbnej 123 metry. Tak bez takiego polotu, pasywnie bardzo skakał Marinus Kraus. No i tak patrząc na tych skoczków, którzy pozostali, na ich wyniki, spodziewałem się, że nie da rady skoczyć tak dobrze w pierwszej serii, a tu no to udowadnia, że skoki są jednak nieobliczalne. Lauri Asikainen. Także daleko. A również poprzednio 130 metrów. Marinus Kraus teraz pół metra tylko bliżej. Lauri Asikainen. Odjętych będzie miał 14,3 punktu, ale także wysoko został oceniony przez sędziów jego skok. Wczoraj 122,5, dzisiaj 127 metrów, zajmujący 13 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nie musiał się kwalifikować Lauri Asikainen. Jest na trzecim miejscu w tej chwili za Matiaszem Pungertarem, a przed duetem Damian Żyła. Strata 3,5 punktu do lidera, którym jest Marinus Kraus. Markus Eisenbichler, 23-letni reprezentant Niemiec. 12 miejsce w Pucharze Świata w tym sezonie. Znakomity początek tego zawodnika. W serii próbnej skakał 126 metrów. O, teraz myślę odrobinę bliżej, ale dość ładnie stylowo. Trochę uciekała wprawdzie prawa narta po wylądowaniu niemieckiemu zawodnikowi, ale rezultat przyzwoity. 124,5 metra odległość Markusa Eisenbichlera. 11 punktów odjętych za wiatr. Oceny sędziów no bardzo podobne, jak kilku innych zawodników otrzymywało, a więc 17,5-18 punktów będzie w czołowej szóstce. Jest na szóstym miejscu Eisenbichler, a więc za Piotrem Żyłą i Jernejem Damianem, z którym Polak jest egzekwo na miejscu czwartym. Marinus Kraus liderem. 7 skoczków pozostało do końca pierwszej serii. Anders Bardal, wczoraj speaker konkursów, zawodów, bardzo pięknie zapowiedział. A si czas supermen, zapowiadając Andersa Bardala. No i popatrzmy, 130 w kwalifikacjach, 123 w serii próbnej. No ale teraz liczona jest ta pierwsza seria konkursowa. Daleko, nie tak daleko jak Kraus, nie tak daleko jak Pungertar, ale to był ładny skok Andersa Bardala. Będzie miał odjętych 10,5 punktu, 126,5 metra. No, pierwsza trójka pozostanie niezmienna. Kraus, Pungertar, Asikainen. Na miejscu czwartym egzekwo Jernej Damian i Piotr Żyła. Damian 125 metrów, 125,5 Piotr Żyła. Teraz 126,5 to skok Andersa Bardala. No i wszystko wskazuje na to. Noty 2 razy 17,5, 3 osiemnastki, 11,1 punktu będzie odjęte na czwartym miejscu. Tak jest, przed duet Jernej Damian, Piotr Żyła, wskakuje Anders Bardal. Strata 6,2 punktu do Marinusa Krausa. Stefan Kraft na Państwa ekranach, reprezentant Austrii, 21-letni zawodnik, który zaczął sezon świetnie od drugiego miejsca w Klingenthal, no ale potem były już miejsca poza czołową dziesiątką w Kusamo i w Lillehammer. Teraz skacze jednak pięknie i daleko Stefan Kraft. O, brawo! To jest kolejny, myślę, rezultat co najmniej 130-metrowy, 130,5 metra, a więc pół metra dalej od Pungertara, od Krausa. Istotne, jak będzie z wiatrem, 6,7, a więc około 0,7 metra na sekundę, ale bardzo wysokie noty. Są dziewiętnastki od dwóch sędziów, 3 po 18,5.
No więc będzie, myślę, albo pierwsze, albo drugie miejsce w tym momencie dla reprezentanta Austrii. Pierwsze miejsce. Stefan Kraft w tym momencie liderem konkursu. Ma 2,9 punktu przewagi nad Marinusem Krausem. Teraz troszeczkę zmieniły się warunki. Zaczęło mocniej wiać pod narty. No i Gregor Schlierenzauer. Lillehammer, pamiętamy, 53. zwycięstwo w swojej, jeszcze jakby na to nie patrzeć, krótkiej no, karierze, a już tak bogatej w osiągnięcia. Wczoraj Schlierenzauer 125,5, dzisiaj w serii próbnej 131,5 metra. Wracamy na 10. platformę startową. No i za moment Gregor Schlierenzauer. A łącznie 87 razy na podium zawodów Pucharu Świata. 53 zwycięstwa, 19 razy drugi, 15 razy trzeci. Austriak już w powietrzu. Powalczył o odległość Gregor Schlierenzauer. Zadowolony jest ze swojego skoku. Będzie miał odjętych tylko 7 punktów, a odległość imponująca, 129 metrów. Wysokie noty za styl od sędziów. Przypomnijmy, to jest wprawdzie bliżej niż Kraft, Kraus, Pungertar. To jest także bliżej o pół metra niż Laurias i Kainen, który jest w tym momencie na 4. miejscu, ale oni wszyscy mieli odjętych po 11, 12, a nawet 14 punktów. Tylko 7 punktów ma odjętych Gregor Schlierenzauer. Heinz Kutin zadowolony z tego skoku. Nic dziwnego, bowiem było to naprawdę daleko. I czy obejmie prowadzenie Gregor Schlierenzauer? Jest na pierwszym miejscu. O 1,5 punktu wyprzedza Stefana Krafta. Schlierenzauer, Kraft, Kraus. Taka jest w tym momencie pierwsza trójka. Piotr Żyła, ex aequo z Jernejem Damianem na miejscu 7. Severin Freund, reprezentant Niemiec. Na razie 7 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Raz na podium w Kusamo, gdzie był 3, no ale też dobre miejsca w pozostałych konkursach, w których startował. W serii próbnej nie było rewelacyjnie, ale teraz jest bardzo dobrze. Piękny skok, bardzo ładne lądowanie, dobra odległość Severina Freunda. To jest 130 metrów, myślę, że tak, 130,5, a więc taka sama odległość jak Stefana Krafta. Kraft miał odjętych 11,7 punktu, Severin Freund będzie miał 9,1, a więc no zobaczymy, ale do Schlierenzauera, nad Schlierenzauerem zyskał 1,5 metra, jeśli chodzi o odległość, trochę więcej odjętych punktów za wiatr, bardzo podobne noty Niemca i Austriaka, ale będzie liderem Severin Freund. Jest na pierwszym miejscu Severin Freund o 0,1 punktu przed Gregorem Schlierenzauerem. Oto trybuny kompleksu skoczni w Niżnym Tagile i Michael Heiback, reprezentant Austrii. 131,5 wczoraj w kwalifikacjach, 127,5 podczas dzisiejszej serii próbnej. Dwukrotnie na podium już na najniższym stopniu stał Heiback i tutaj myślę będzie daleko, nie tak daleko jednak. Jest to skok oczywiście dający mu prawo startu w drugiej serii, ale nie na to liczył 23-letni reprezentant Austrii. Zaczął od 9. miejsca w Klingenthal, potem dwukrotnie 5. w Ruce, dwukrotnie 3. w Lillehammer, teraz 124 metry. 5 punktów odjętych za wydłużony rozbieg, 3 punkty dodatkowo jeszcze za wiatr, a więc łącznie będzie miał odjętych 8 punktów i 124 metry. Na miejscu 10. Na miejscu 10 za Piotrem Żyłą. W tym momencie Michael Heiback, Piotr Żyła, ex aequo z Jernejem Damianem na miejscu 8. Peter Prefts raz na podium w Lillehammer, miejsca w czołowej 10 we wszystkich pozostałych konkursach, w których startował reprezentant Słowenii. No ale tutaj, wczoraj w kwalifikacjach, których oczywiście nie musiał się specjalnie wysilać 120 metrów, dzisiaj w serii próbnej tylko 118,5. No, ale teraz może być zupełnie inaczej w wykonaniu Prefca. Jest dobry skok, nie tak dobry jak te najlepsze, które do tej pory widzieliśmy. Nie ma ponad 130-metrowej odległości, ale 127 metrów to oznacza, że Peter Prefs będzie dość wysoko w klasyfikacji. 9,8 punktów w sumie odjęte za belkę i za wiatr. Oceny od sędziów od 18,5 punktu do 19. No i zobaczymy, które to da miejsce Peterowi Prefcowi. Piąte.
A więc Freund, Schlierenzauer, Kraft, Kraus, Prevc to czołowa piątka, Piotr Żyła na dziewiątym miejscu egzekwo z Jernejem Damianem. No a niestety Jan Ziobro cały czas pierwszy oczekujący na awans do serii finałowej. Raczej tego awansu się nie doczeka. Anders van Emmel, trzeci skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi Lillehammer, czwarty w Klingenthal, dwukrotnie, trzykrotnie szósty. Raz Lillehammer, dwukrotnie wrócę. No i teraz szybujący, kto wie czy nie najdalej. No wczoraj podczas kwalifikacji dla niego nieobowiązkowych 134 metry, jak wspominaliśmy, to jest rekord tej skoczni podczas Pucharu Świata. 132 metry, a więc jest autorem najdłuższego skoku podczas pierwszej serii konkursowej van Emmel. Już pojawiają się noty od sędziów, bardzo wysokie. Ja są dwie dziewiętnastki, 2 razy 18,5. Będzie miał odjętych łącznie 10,2 punktu. No ale te bardzo wysokie noty od sędziów mogą spowodować chociaż to lądowanie, taki kradziony troszeczkę ten telemark. Nie wiem, czy te dziewiętnastki troszeczkę nie na wyrost. Niemniej wielka radość Aleksandra Sztekla. I wydaje się, że Anders van Emmel będzie liderem po pierwszej serii. Jest na pierwszym miejscu Anders van Emmel. On otwierać będzie kończył tak naprawdę rywalizację o 2,6 punktu przed Severinem Freundem i o 2,7 przed Gregorem Schlierenzauerem. Piotr Żyła pierwszą serię konkursową kończy na miejscu 10 egzekwo z Jernejem Damianem. Za moment zobaczymy klasyfikację po pierwszej serii konkursowej. W 30 będziemy mieli Dawida Kubackiego i Maćka Kota. Po raz pierwszy w tym sezonie Dawid Kubacki, Maciej Kot po raz drugi. W tym sezonie niestety poza 30 Klemens Murańka i Jan Ziobro. Piotr Żyła na miejscu 10. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, za moment zobaczymy 24 miejsce Dawida Kubackiego, 25 Macieja Kota, a pierwszą 30 zamyka Shohei Tochimoto. Niestety Jan Ziobro na 31 miejscu. Kończymy relację z pierwszej serii, zapraszamy po przerwie na drugą, a teraz oddajemy głos na TeleExpress. Tak jest. Ja też kiedyś będę tak skakać.